Dzień dobry wszystkim po długiej przerwie. Dawno żeśmy się nie widzieli w takim gadanym vlogu, ale niestety ciężko było mi ogarnąć życie po podróży z Polski. Mieliśmy też przeboje ze zgubionym bagażem, niestety. Na szczęście teraz już wszystko doszło, zdążyłam to rozpakować, chociaż dalej mam bałagan na chacie i pewnie w ten weekend będę go ogarniała. Obok mnie siedzi Tomo, je śniadanie. Powiesz cześć? Nie, Tomo dalej nie powie cześć, więc wszystko jest w normie. Ja uzupełniam sobie cukier moją sztuczną kawą, które chyba wytraciłam wczoraj, ale to przy okazji zaraz Wam opowiem. Dzisiaj muszę z taką podjechać do urzędu migracyjnego, ponieważ dwa razy miałam wizę na rok tutaj, żeby mieszkać w Japonii. I przychodzi ten czas, że muszę ją przedłużyć po raz trzeci, ponieważ we wrześniu mija nasza jakby trzecia rocznica. Słucham. Dzisiaj mam e-shop, mam takich... Masz wycieczkę. Wycieczkę? No. I coś jedzenie. No będziesz zjeżdżana, zjeżdżana. Coś takiego. Trampoliny, taka ma obrazek, ale nie wszyscy. Tylko jeden raz i wtedy drugie dzieci, wiesz? I drugie, wtedy drugie dzieci wchodzą? Mhm. Czyli po kolei trzeba? Mhm. Więc tak jak Tomo zdążył się pochwalić, on sobie jedzie na wycieczkę, jedzie się bawić. Ja z Takę nie będziemy się bawić w urzędzie w żaden sposób. Musimy załatwić tą wizę i mam nadzieję, że przynajmniej dadzą mi ją na trochę dłużej niż na jeden rok. Tak z 3 lata byłoby super, żebym nie musiała tam co chwilę wracać i przedłużać tych papierów i też żebym po prostu nie miała problemów w pracy. W tym tygodniu, w sumie zaraz po powrocie do Polski, zaczęłam swoją pierwszą pracę. Na razie są to tylko 2 dni w tygodniu, ale to tak też w sumie na próbę. I też przez to, że Tomo w przedszkole ma tyle tych eventów i czasami potrzebują pomocy rodziców, to jakby nie jestem w stanie wrócić całkowicie na pełen etat, ale zawsze jakiś tam grosz wpadnie. Więc chciałabym mu powiedzieć w sumie, jak to się stało, że znalazłam tą robotę, bo to też wyszło tak z przypadku tuż przed wyjazdem do Polski. Wróciłam właśnie do domu. Dzisiaj wyjątkowo Tomo poszedł do przedszkola, bo jest sobota, ale mam jakieś zajęcia z angielskiego raz na ruski rok, więc co by angielskiego dzieci przypadkiem nie zapomniały. A ja muszę odgruzować po prostu mieszkanie. Na szczęście za mną specjalnie nie widać, ale tutaj na dole jest sterta ubrań, które muszę przejrzeć, jeśli chodzi o Tomo, bo w ciągu tych wakacji nam trochę urósł i muszę po prostu posprawdzać wszystko. Wczoraj w końcu ten tajfun do nas nie przyszedł, tak ogłaszali, wyszło słońce, udało mi się nawet zrobić część rzeczy, które musiałam zrobić, zwłaszcza pranie, które się wysypywało z kosza, no ale nie wróciłam i właśnie nie opowiedziałam o tym, jak to się stało, że znalazłam tę pracę i zaraz w sumie po naszych wakacjach do niej poszłam. A więc jeśli chodzi o same szukanie, ja po pierwszych swoich porażkach w sumie zaprzestałam na poszukiwaniu roboty. No, stwierdziłam, że może faktycznie ten poziom N4 to jest trochę za mało, jeśli chodzi, wiecie, o jakąś obsługę klienta czy coś takiego, a nawet jeśli aplikowałam na taką, o taką pracę, gdzie nawet nie spotyka się jakby drugiej osoby, to po prostu nikt do mnie nie odzwaniał. No i skupiłam się na nauce do tego poziomu N3, który na szczęście zdałam jakimś cudem. Miałam 2 punkty poza jakby próg, ale zaliczone. Moja nauczycielka powiedziała, że zaliczone najważniejsze i ona już zaciera ręce na kolejny, ale powiedziałam, żeby się na chwilę wstrzymała z tym. No i jakoś
Dwa tygodnie chyba przed samym egzaminem dostałam telefon z miejsca, do którego aplikowałam w zeszłym roku, równo rok temu. I powiedzieli, że moja wiadomość wpadła do spamu i tak miałam wrażenie, że to jest takie trochę głupie tłumaczenie, że no jak to, jak szukasz pracownika, nie sprawdzasz spamu. No ale mówię, no dobra, nie? No i oni tam, ten pan właściciel przepraszał za to, że nie zadzwonił, że to niegrzeczne, że nawet jakby miałaby być odmowna informacja, to wolałby właśnie powiedzieć, że nie, a tak po prostu się nie odezwał. No i zapytał się, czy jakby jestem nadal chętna do tego, żeby przyjść do tej pracy, żeby nawet na samą rozmowę. I mówię, no dobra, no, ja mogę pójść dla samego ćwiczenia. Tak też stwierdził, że na samą po prostu, wiecie, żeby nabyć doświadczenie w rozmowach o pracy tutaj w Japonii. Ja mówię, no dobra, no mogę sobie pójść, mam w sumie trochę wolnego czasu, więc czemu nie? No i tak przygotował mi na nowo CV, pytał mnie tak po prostu z czapy o różne rzeczy, tak jak powinno to niby wypadać przy samej rozmowie, a wyszło tak, że jak przyszłam na te spotkanie, to koleś w ogóle nie zapytał o nic, co takie się mnie pytał, tylko po prostu to wygląda jak taka normalna rozmowa osoby, która jest ciekawa, kim ja jestem i w sumie co ja tutaj robię i czym się zajmuję. No i tak żeśmy sobie pogadali. No i on na koniec tej rozmowy stwierdził, że jeśli ja jestem chętna nadal, żeby przyjść do pracy, no to dlaczego nie, że on z chęcią mnie weźmie. No i ja na początku byłam w takim szoku i tak chyba nie do końca ogarnęłam, że faktycznie on jakby mnie przyjmuje już teraz, nie? No i w sumie było mi miło, że jakby wziął mnie tak, wiecie, od razu z rozmowy powiedział, że mogę przyjść, że już od razu. Tylko było jedno ale, bo ja w lipcu przecież jechałam do Polski i miałam wracać dopiero końcem sierpnia. No i właśnie powiedziałam mu to, że jakby nie mogę już przyjść i zacząć pracować. A on mi powiedział, że on w sierpniu to ma przez miesiąc zamknięty sklep, bo ta praca jest w sklepie. Ten sklep zajmuje się produkcją, jakby to powiedzieć, francuskich ciast, deserów, takiej w europejskim stylu, są naprawdę bardzo dobre, bo ja tam kiedyś robiłam zakupy przez to, że Momoko mnie tam zabrała. No i on jakby w sierpniu ma wolne, więc ja mogłabym po prostu zacząć sobie tutaj od września, że jak przyjadę już z powrotem do Japonii, żeby po prostu dać mu znać. No i mówię, że okej, że dobra, no to umawiamy się w takim razie na wrzesień i potem po tej rozmowie ja poszłam do Take, bo Take wtedy był z Tomą w parku. No i on taki, jakby to powiedzieć, był taki zmartwiony, jak mi poszło, czy znowu będę taka zawiedziona. No i ja tak do niego przychodzę, mówię, chyba dostałam tą pracę. No nie wiem, bo tak jakoś dziwnie mi się prowadziło tą rozmowę, że chyba nie byłam w stanie jakby przetworzyć tego, że faktycznie było wszystko okej. No i napisaliśmy do niego maila z podziękowaniami za spotkanie, za rozmowę. No i dostałam wiadomość zwrotną, że ten jakby właściciel sklepu nie może się doczekać, kiedy zaczniemy współpracę. No i wtedy tak faktycznie potwierdził, że no mam tą robotę. No i teraz właśnie miałam te dwa dni startowe i jest trochę roboty. Bo ten sklep jakby zajmuje się nie tylko samym pieczeniem ciast i wszystko produkuje to ten właściciel tego sklepu. On tam trzaska od rana te ciastka i ciasta. To jeszcze te ciasteczka, niektóre są wysyłane do Ginzy w Tokio albo są sprzedawane z jednej z sieci kawiarni, to jest Dean and DeLuca, który też właśnie jest w Tokio. I tam, z tego co pamiętam, bo kiedyś byliśmy właśnie z Take tam, to nie dość, że kawa, to jeszcze ciastka były dość drogie, ale jeśli chodzi o jakość, były naprawdę bardzo dobre. Więc tak oto zaczęłam właśnie swoją przygodę. Wszyscy są bardzo mili. Jeśli chodzi o mój japoński, to myślę, że daję radę, bo jestem w stanie jakby wyciągnąć wszystkie informacje, które są mi potrzebne. Jeśli czegoś nie rozumiem, to ewentualnie właśnie dopytuję. Albo proszę, żeby powiedział to w jakiś inny sposób, tak żeby do mnie to dotarło. Praca jest tylko w języku japońskim, nikt nie mówi po angielsku. Tam jedna pani, z którą byłam w środę, mówi tylko yes, yes, no, no.
albo jakieś takie pojedyncze słowa, ale to bardziej tak w ramach żartu, a tak po prostu rozmawiamy po japońsku i powiem wam, że po tych 2 dniach to łeb miałam jak sklep, po prostu cały mi tak pulsował, byłam tak zmęczona przez to, że wszystko jest w innym języku i to też w takim języku, który nie zawsze, wiecie, w 100% jakby rozumiem. Ale miejsce jest spoko, praca nie jest jakoś specjalnie ciężka, tylko trzeba się po prostu uwijać i muszę popracować nad wiązaniem kokardek, bo to jest chyba najtrudniejszy punkt w ogóle w tej pracy, że muszę wiązać kokardki i one tak nie do końca wychodzą tak, jak ja bym chciała i nie tak, jak jest właśnie zalecane, więc muszę kupić sobie dzisiaj tą tasiemkę, jak pojadę po Tomo i trochę poćwiczyć wiązanie tych kokardek, żeby nabrać trochę wprawy w to, bo ja niestety nie jestem mistrzem pakowania prezentów, a tam trzeba po prostu na bieżąco albo je zawijać, albo do przodu i oni po prostu je wtedy tylko przyklejają. Więc tak oto trochę zmienił się mój plan, bo też myślałam, że nie znam tego N3 przez to, że był dość trudny i że będę musiała powtarzać jakby go w grudniu. A tu się okazało, że nie dość, że zdałam ten egzamin, to jeszcze dostałam pracę przez przypadek po prostu, tak z bomby. Więc ja się osobiście bardzo cieszę, bo zawsze jakiś grosz padnie, podbuduje to nasz jakiś tam budżet. Będzie łatwiej nawet odzbierać pieniądze, żeby kupić bilet do Polski na kolejne na przykład wakacje, skoro w sierpniu sklep jest zamknięty. Więc trzymajcie po prostu za mnie kciuki, żeby ta robota jakoś tam się w miarę utrzymała. A teraz idę wracać do sprzątania, bo niestety nikt za mnie tego nie zrobi. Co będzie? Kiedyś będzie urodziny wszyscy. Wszyscy lekarze po kolei. Najpierw będzie Rafał miał urodziny. Nie. Co? No i jeszcze do Rafała urodzin też dużo dni zostało. Nie, tego chcę. Wszyscy nie mają urodzin tego samego dnia. Każdy ma innego dnia urodziny. Nie. Wszyscy robią urodziny na fest. Nie. Tomo ma dopiero w styczniu urodziny. A ty? A ja w lipcu, ja już miałam. Teraz jest bliżej twoich niż moich. Ej, co to... Co to gorzkie? Co gorzkie? Co? Dawaj. Nie, no dobre, winogronowe. Teraz od góry. Na dół brzuch. Pęterka. Brzuszek. Ciągniesz. Rób brzuszek. No, super. I kreseczka. Jak przy numer 3, tak? Pięknie, widzisz, udało się. No, udało się. Teraz tutaj spróbuj. Teraz si, tak? Od oj si. U se tutaj. No, to jest oj si, twoje nazwisko.